Widzowie, siema, tak jak wam mówiłem poza odcinkiem, zbierałem znajdźki wszystkie. Słuchajcie, już wam pokazuję, co za to kupiłem. Pierwsze sprzedałem Zetora i zakupiłem większy ciągnik też marki Zetor, taką Proximkę. Proszę was bardzo. Druga rzecz, siewnik nowy. Sprzedałem i Sarię i z taką Amazonkę. Jeszcze ogólnie tutaj, słuchajcie, nowe terenki jakieś, wiadomo. Bizon Gigant za 0,60. Z 0,61, przepraszam. I słuchajcie, najlepsze, co wam zaraz pokażę. Zostawcie suba z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę i wyślijcie ten film do jak największej ilości osób i pamiętajcie, żeby oglądać ten film do końca. Co ja wam zaraz pokażę, widzowie, bo to będzie hit, widzowie. Czekajcie, bo to już widać, a tego nie może być widać. Widzowie, tada! Na konsolę wyszedł. Nie, kurde. Nareszcie, widzowie, nareszcie. Ich zgrabiarka nowa. Ale taka niewiele większa od tamtej. Ja tak wam pokażę w sklepie, jak to mniej więcej wyglądało. Tamta 3-4, ta 4-7, nie, dobra, to jest jakaś tam różnica w sumie. To wsiadamy, nie? Do stworka. Nie, tutaj, taki. Więc konsolowcy, pamiętajcie, pobierajcie go sobie, on jest fajny. I co dzisiaj? Myślę, że sobie pograbimy trawkę i siano. Nie, no. Pozbierałem prawie wszystkie znajdźki, słuchajcie, jest jeszcze jedna, ale ona jest tylko w zimę dostępna. Więc ciekawie o tyle. No widzowie, pierwszy raz przetestuję go w akcji, bo tak to tylko go kupiłem i sobie jakieś rzeczy zwoziłem nim na gospodarstwo, nie? Ale tak go przetestować już w akcji, coś nim, wiadomo, sobie tam porobić, no... No okazji jeszcze nie miałem, widzowie. Będzie mi kiedyś potrzebne okno pomocy, myślę. Dobra, ja nie zasłaniam, aż tyle ekranek mi się wydawało, więc dobra, mogę na nim sobie grać. Dobra, widzowie, słuchajcie. Sobie tu zgrabimy ładnie to całe pole. Tą łąkę, przepraszam, właśnie bardziej bym tak powiedział. A wiecie co? Mówiłem wam w poprzednim dni... dwa odcinki temu chyba raczej. Żebym se kupił nową kosiarkę, ale widzowie, ja myślę jednak, żebym się z tym wstrzymał. Ponieważ, a to już niedługo naprawdę, w dodatku premium ma być dodana fajna kosiarka marki Samasz. W sensie taka, wiecie, wielka, że na przód i na tył jest, tylko to pewnie do jakiegoś wielkiego ciągnika monstrualnego będzie trzeba. A może do Mayfiata Gricy by podeszła, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. I myślę właśnie, żeby sobie ją kupić, nie? Wtedy właśnie. Jak nie, no to pomyślę, żeby sobie może jakiś nowy ciągnik wtedy jeszcze, niewielki. Ten hajs musiał przetrzymać, ale tu widzicie, ja mam hajs, to ja, widzowie, hajsy to ja mam. Widzowie, miniaturka musi być, miniaturka musi tutaj być, ale od tyłu może. O, myślę, że tak będzie fajnie, miniatureczka. No więc widzowie moc, że dostaliśmy na konsolę 16 od Kasztana. Dziękujemy, Kasztan, za to, że nam to dałeś. W imieniu konsolowców chcę ci podziękować. Dokładnie. Dobrze, że tak zrobiłeś. Mógłbyś w sumie to dodać. Tak naprawdę fajnie by było, jakbyś to dodał. Czekaj. Nie wiem, no jak wy to oglądacie, no to... U was jest wtorek, a ja to nagrywam, widzowie, w piątek. I dziś jest 27, jutro jest 28. Moje urodziny mogłeś wtedy dodać. Ale dobra, no to taki troszeczkę, że tak to nazwę, przyspieszony ten prezent.
Dobra, widzowie. Jak zostanie trochę czasu, to wam go pokażę w sklepie ogólnie. Bo on jest fajny bardzo. Pokażę wam go w sklepie, bo znaczy wy pecetowcy to już wy na pewno raczej wiecie, nie? Jak on wygląda w sklepie. Ale tym, co konsolę mają, nie grali na nim jeszcze, bym chciał go pokazać widzowie. Chociaż wtedy, kiedy wy to oglądacie, we wtorek? Już kilka dni po nagraniu tego odcinka. Nie, no ja myślę, że już wtedy go powinniście wymieć może, ale ja pewnie nie mówię, że na pewno. No więc co? Dobra widzowie, ja sobie grę zapiszę od razu, bo tak na wypadek w razie W, bo mam fajnie wszystko porobione tutaj, nie? No, pierdziłem się z tymi znajdźkami, ale widzowie, udało się. Znalazłem prawie wszystkie, 99... 98, przepraszam, na 100. O, jeszcze dwie zostały. Czyli te dwie jest, z czego jedna jest dostępna tylko dopiero w zimę, więc teraz jej no, zebrać nie mam jak. I widzowie, jak już sobie tu poukładam wszystko, nie? A najwyżej jakby ta gosiarka jakiegoś serio, no, pancernego ciągnika wymagała, no to... Widzowie, no to ja tam sobie kupię, nie? Jakiegoś... MFIK-a jakiegoś sobie kupimy większego, nie? No, zobaczymy, ile ona będzie wymagać, nie? Bo ja mam tutaj, widzicie, ja tutaj przetrzymuję kasę, nie? Na taki wypadek. Na wypadek, gdybym musiał na przykład już, kurde, tą Waltrę kupować, nie? O. Ej, to tak mało trzeba dopłacić. Aha, bo to za obciążnik jest. Nie, za silnik 30 tysięcy trzeba. Ja tak myślę, że by była fajna laterka taka. Do tego nie sprzedam żadnego mojego ciągnika, one wszystkie zostaną, nie? Będzie taki kolejny do takich ciężkich prac, naprawdę mega. Ja myślę, że jak sobie tak to poukładam wszystko, nie? To gospodarstwo moje fajnie. Się cieszę z tej szesnastki bardzo, widzowie. Się kurde cieszę. Powiem wam. Tutaj to ta wajcha, gdzie jest to strzałka i stop, to nie jest... Aha, nie, to pewnie jest... Aha, nie, ja wiem. Wiem, widzowie, to jest pewnie do silnika, nie? Tak mi się wydaje, że to pewnie silnik. Pewnie gaszenie silnika tu pod tym jest, tak mi się wydaje, jakoś nie wiem. Ale bardzo fajny jest ten szesnasteczek. Ja nie mówię szesnastka, tylko szesnastek. Jeszcze trzydziestka być dodana i ja myślę, że od początku do majątku w serii mojej. Jak dodadzą, to ja myślę, że ona się tam znajdzie, sprzedam w łatkę i ją kupię. Żeby ona tam lepiej pasowała może, nie wiem, wiadomo. Wiadomo, nie, o co mi chodzi. Więc tak myślę, żeby można było zrobić. Dziś może też nową prasę kupię właśnie, bo tamte... od klasa, którą ja mam, ona mi się, widzowie, znudzi. Niby jej nie mam jakoś nie wiadomo jak długo, ale wiecie, ale tu już mam takie ciągniki, że już bym bez problemu mógł jakąś z tych, z podstawki, nie tych wielkich pras kupić. Znaczy, niewielkich, nie, widzowie, nie, jeszcze nie, tak, aż tak to się nie, nie, aż tak się nie rozpędzajmy jak na razie, nie ma co. Dobra. No, idzie tutaj robota pełną pałą, jak widzę. Piękna szesnastka moja, oczywiście. Najlepszy ciągnik mój. Wiecie, wy nawet nie wiecie, ile ja na to czekałem, nie? Aż dostanę Ursusa na konsolę. Wy tego sobie nie wyobrażacie, ale pewnie ci, co grają... Ci, co tu są i grają na konsoli, to pewnie rozumieją, jakby. Rozumieją to. Rozumieją, jakby, o co mi chodzi. Kolejnego farminga kupię na komputer. Na komputerze. Już mam mieć podobno komputer lepszy wtedy.
Może się nauczę mody tworzyć, zrobię jakieś, kurde. Nie wiem, to se potworzę trochę. Się muszę nauczyć. Ej, ale to byłby biznes, kurde. Się tak poedukować, nie? Te kody nauczyć się robić wszystkie. Mapę bym też zrobił. Coś mnie kusi, żebym zrobił mapę wtedy. Może bym zrobił mapę takiej jednej wsi, na którą na wakacje przyjeżdżam. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, Witory, w sumie nawet. Taką mapkę zrobić fajną jakąś. Jakąś fajną mapkę sobie fajną w polskim klimaciku zrobić. Bym śmigał normalnie, nie? Ale najpierw bym sobie mody potworzył, żebym... Ale to ja nie mówię, że tak zrobię, bo to muszę się nauczyć. Ja sobie jakieś tutoriale pooglądam. Może znajdzie się coś. Myślę w YouTube, jak stworzyć mod do FS25, to będzie chyba wtedy. Ta, coś mi się tak wydaje, że to dopiero w roku 2025 wyjdzie. Tak. Pewnie pod koniec 24. A już jest 23. Już się prawie 23 kończy, Jezus. Zleciało, powiem wam, zleciało. Dopiero co był Sylwester. Pamiętam to, jakby było wczoraj. No nieźle, nieźle. Zleciało. Nieźle zleciało, powiem wam, nieźle. Fajnie, fajnie. To jak będzie 25 farming, to ja będę 8 klasę zaczynał. O Jezus. Masakra. Przygotowania tych egzaminów pierdolone. No ja pierdzielę. Nie. Masakra. Chociaż nie. Teraz nic inna partia rządzi, to oni może to zmienią nam szkołę. Się będziemy przydatnych rzeczy uczyć, a nie tych pierdół. Kurwa, o tych czczownicach i kurde innych robakach. Ech, może ktoś mądry teraz będzie. A nie taki ktoś, kto... Chcę po prostu, żebyśmy piekło tam mieli te... No. Pięknie on wygląda od środka, widzowie. Może wam na końcu odcinka pokażę, w jakiej go wziąłem konfiguracjach. Bo on ma całą masę opcji konfiguracji, widzowie. Możecie go w ogóle jak chcecie dostosować, nie? Tylko szkoda, że jeszcze kasztan tego tak nie zrobiłeś. Ale a fajny jest mod, tylko szkoda, że jeszcze nie wziąłeś, że wziąłeś mu konfigurację silnika tylko 16-14, nie? A nie te mniejsze, 12-14. 12-24, 12-34. Może nawet te 10-14, 904, nie? I to by było jeszcze, kurde, ciekawsze wtedy. Żeby jeszcze takie mniejsze można było mieć wtedy, nie? Kurde, to było fajne, ale fajny. Fajny mod, nie narzekam, nie, tylko to byłby jeszcze takie fajne urozmaicenie. Że jakby ktoś sobie tak mniejsze gospodarstewko chciał sobie z nim wybudować, to już by miał takie, nie? No, ale dobra, taki jest fajny też. W sumie nie wiem, do czego się przyczepiam, bo tutaj to tylko taki właśnie. Jakiego mam, pasuje, nie? Ale w serii od początku do majątku by był taki mniejszy, nie? 12 albo 900 nawet. Nie no dobra. Coś takiego myślę, żeby było, nie? Ale dobra. Fajnie by było, jakby... Jakby ci wszyscy moderzy na konsolę mogły wydawali.
Nam od chuba. Fajnie by było. Byśmy więcej mieli. Bo dla was to może. Wy nas. Dla was pecetowców to może nie ma znaczenia, ale my konsolowcy to cierpimy na ból dupy z powodu braku modów niemalże. Na PS4, na PS-ie to w ogóle trzeba się do network zalogować, taka ciekawostka, żeby mody móc pobierać, nie? Bo to jest funkcja sieciowa. Nie, więc tak, nie wszyscy konsolowcy mogą go mieć też. CPS Network trzeba mieć. A może niektórym to nie jest potrzebne, może oni, niektórzy może są tacy, co chcą na tych wielkich maszynach oryginalnych grać. A w realnym życiu ostatnio chyba odbiegnę trochę od tematu, chociaż może nie będzie to aż takie odbiegnięcie od tematu. Wyszedł ostatnio nowy Klask Serion 12 tysięcy, chyba serii 12 tysięcy. Czy to jest taki wielki ciągnik, jak te wszystkie te amerykańskie Holandy T9, Case Quadrack i tak dalej. Wyszedł właśnie taki wielki do tych serio ciężkich prac. No bo do tej pory te seriony nie były aż takie mocne, ale były. I jak ktoś się zajmuje, jak tu jakiś model ogląda, moder, przepraszam, nie model, tylko moder, ogląda, który się zajmuje tego typu właśnie modzikami, to mam prośbę, to fajnie by było, jakby ktoś zrobił go, tego seriona 12, nie? Na konsolę wydał oczywiście. No. Już tak mówię od razu. Xerion 12 na konsolę. Kurde, już od razu odpalam save'a w mojej amerykańskiej serii. Siema widzowie, dziś moją 7R-kę sprzedajemy i pyk, wylatuje. Ech, kurde. To by było ciekawe w sumie. On by tam pasował. On by pasował. Dobra, jedno pole mi zostało do zgrabienia, widzowie. Pole numer, jakie to 50 chyba jest. W tym tygodniu chyba nie zobaczycie odcinka z amerykańskiej serii. Kurde, bo jest drugi z tej. Za co was oczywiście przepraszam, ale widzowie, słuchajcie, za to w przyszłym nie będzie tej serii, tylko będą dwa z amerykańskiej. Dobra, co wy na to? Ja myślę, że tam też bym sobie pograł troszeczkę, bo tam też fajną seryjkę mam na takich wielkich maszynach, maszynach. Słuchajcie, bym tam coś porobił jeszcze. O kurde, a to jest taki dobry mod na konsolę jest, że tu się tak ten tłumik trzęsie i w ogóle całą kabiną, kurde, to takiego dobrego moda dostaliśmy na konsolę, pa. Tak się normalnie trzęsie ten tłumik. No oczywiście, jak gram na starej konsoli, ta animacja działa kiedy chce. Ale kurde, jaką prędkość roboczą ma ta zgrabiarka? Kurde! 15 chyba, nie na godzinę. No 15, dobra, no to 1S. Taki, dobra, od dobrej strony podjechałem, więc moc. Dobra. Dobra, widzowie, tu sobie możemy tak dookoła. No nie, widzowie, będę tylko z pierwszoosobowego widoku patrzył na tą. Nie wiem. Z którego widoku on jest piękniejszy? Kurde, nie wiem, z którego to jest piękniejsze. O, to można na daszek otworzyć, znaczy z tyłu. Ale daszek też można, ale ja bym go chciał jednak zamknąć. Nie, tu są drzwi. Tu są też drzwi. Tu pewnie jest daszek. Teraz co zmieniam? A nie, to jest ten pomad. Aha, dobra. Jak ja mogłem zapomnieć, że pod tym się ten pomoc zmienia. Takie ważne, dobra, nie było tematu. Ej, i o kurde, my takie cudo dostaliśmy na konsolę.
Pa, wszystkie maszyny inne porównamy na przykład z tym. Pa, tak się skręca kierownica z zewnątrz, a w środku, tak, nie? Że te obroty takich kilka jest. A tu już tu już takie coś jest. Taka piękna animacja tego. I my takie coś na konsolę dostaliśmy. Kurde. Zaraz się okaże, że to tylko sen jest i że... Zaraz się pewnie okaże, że ja śnię tylko, tak naprawdę. Że to jest tylko sen, z którego mnie ktoś obudzi zaraz. Jestem pewien niemalże, że... Jestem niemal pewien, że to tak właśnie będzie wyglądać. Że to jest tylko sen, z którego mnie ktoś za... Ale że ja to dopiero teraz zauważyłem, kurde. Że kurde... Zaraz się okaże, że to jest tylko sen, z którego mnie ktoś zaraz obudzi. Bo takie życie jest. Niestety, tak, tak jest zawsze. Powiedzcie mi, że tak nie macie. Zdroszczę tym, co tak nie mają. No, zaraz, no tak. Ale że taka animacja, to kurde, nie, dobra, to jest na pewno sen, z którego mnie ktoś zaraz obudzi. Jestem niemal pewien, nie no. Żartuję oczywiście, że to się naprawdę dzieje. To dosłownie jest... A ja myślałem, że mi powiadomienie na telefon przyszło. Ale telefon muszę mieć włączony. Przecież widzowie, bo ten... dobra, słuchajcie, czekajcie, bo ma... Jestem sam w domu, jakby mama do mnie dzwoniła, muszę mieć telefon włączony, słuchawki to ja muszę mieć od niego odłączone, bo jakby ktoś dzwonił, to muszę słyszeć. I co, widzowie? Dobra, lecę dalej z odcineczkiem oczywiście. A powiem wam, że ten model to nie jak na konsolę, jak to jest jak nie na konsolę, no słuchajcie, nie? Już go nigdy nie sprzedam, nie? On już w tej serii na stałe zostaje, nie? Choćby miał już jakieś ciągniki typu jakiś klasyk seriony Fendi 1050, no tutaj na takiej małej mapce takie, dobra, gdzie? No ja myślę, że te Valtry T to były najwyższe, albo nie Holandy T7, jakieś nie, ale choćbym już właśnie takich się dorobił, to nie, ten zostaje nadal, to ja myślę, że mu jakieś znajdę zajęcia jakieś lżejsze i by miał, nie? Kurde, zastosowanie by znalazł swoje. Jakieś tam swoje zastosowania by on tutaj... Kurde, znalazł, zahaczyłem drzewo nową zgrabiarką. Łe, niedobre. Kurde, dobra. No, dobra. Pyk, gazujemy. Do przodu. Tempomacik, kurde. A tutaj... Sprzęgło ładnie animowane jest. Nie, czekaj, dobra, wsteczny, rzucamy wsteczny. Ej, a powolnego wstecznego nie ma? Ciekawe, ile on jedzie. 3 na godzinę pewnie, więc to dobrze, że nie ma. Kurde. Ale by to było straszne. Masakra, nie chcę tak. Dobra, widzowie, słuchajcie, to już wszystkie swoje łąki zgrabiłem, ale myślę, że bym coś jeszcze porobił w tej chwili. O, pracę bym sobie kupił i bym zaczął pracować jedną jakąś. Nikt tu nie jedzie, dobra, to wbijamy sobie szybką dwójkę na tych biegach, bo tu są dwie skrzyny biegów. Tak naprawdę to 3, tylko w grze się tego tak nie da akurat zrobić. Żeby 3 były. No są 2. No dobra, to otwieramy bramkę. Ach, ten mój bizonek piękny. Ale już z tamtej polskiej serii, która się zakończyła. Ale wam mówiłem, że ją zawieszam już na zawsze, czy ją zakończam. Tak po prostu na zielonce sezon drugi będzie. Ta tak naprawdę, ta tutaj to jest już sezon drugi jej w sumie tak naprawdę. Na zielonce to będzie oddzielna w ogóle, widzowie, nie. Dobra, ja tą zgrabiarę umyję i słuchajcie, ją tam sobie odstawię, ale to nie teraz, widzowie.
go sobie gasimy i teraz wezmę inny ciągnik. No ten raczej nie da rady z tamtą prasą. Wiecie co? Nie, no dobra, biorę tego nadal, bo... Nie, dobra, dobra. Proximę wezmę. Nie wiem, czy Proxima da radę z tą prasą, którą ja chcę kupić. Nie, widzę, on nie da rady. Proximcia nie da rady, widzowie, nie ma takiej opcji. Szesnastka to jest... Szesnastka, ja myślę, że... Żałuję, że kupiłem Proximę, to jeszcze Forterra była w podobnej cenie. I żałuję, że jej, kurde, nie kupiłem. Takiej fajnej paczce modów, której wam nie podlinkuję, bo gram na konsoli. A to podlinkuj za laptopa, chodź na laptopa i podlinkuj. Laptopa nie mam. Zjebał się. Będę miał dopiero komputer nowy, stacjonarny, najpewniej pod choinkę dostanę. I tam właśnie chcę kupić 25, jak wyjdzie. Kocham ten ciągnik. Nagram dla niego Love Songa. No żartuję. Nie upokorzę się tak. Jak te dziesięciolatki z TikToka. Jak te dziesięciolatki z TikToka, co mi tak... Ursus z życiem, albo z gówno, albo z niedobry, Ursus z życiem, nie? Wiecie, te od tych arbosów, czego mi to mówią, arszotów, nie? Kurde. A z nich nie mogę po prostu. I ten ich content, twój ciągnik, jak zostawisz jeden pow i za arbos, nie? Jest najgorszy oczywiście, wiadomo, nie? Jak zawsze. Dwa. T25 też jest zawsze najgorszy chyba. 3 ja cisnę sobie bekę z tego kontentu. I zawsze ja tam po prostu... Jedyne co zostawiam to komentarz o treści nie żebraj i tyle. Nie. Bo co innego z takim shitem zrobić, nie? Pewnie teraz cała armia tych dzieciaków przyjdzie. No, dzieciaków mówię, bo oni pewnie z... Oni na pewno nie mają więcej niż 11 lat. Przyjdzie w komentarzach i... No ale my robimy wartościowy content. Co ty, jakie jest gówno, Lomis? Albosa, Blonis. Kurde. Coś takiego będzie, że... No, kurde, no... Mi się nie podoba wasz content i tyle, kurde. Co dużo gadać. Po prostu ja wolę ciekawy contentik oglądać, a nie po prostu puste żebranie o lajki i zasięgi. Dobra, widzowie. Prasa. 16 z nią powinna dać radę chyba, nie? O Jezus, dobra. O właśnie, bo ta prasa, ona laguje strasznie przy ustawianiu jej. O Jezus, właśnie o tym mówię, nie? Dobra, w takiej wersji ją wezmę. Mnie się ona tak podoba. Zaraz się okaże, że tu były jakieś lepsze, tylko ja oczywiście wziąłem tą. Oczywiście, że nie było lepszych. I wiecie co, to dobrze właśnie, bo to jest... O Jezus, jak ta szesnastka wygląda przy tej prasie. Jezus, kurde, jak ja mam to zrobić niby teraz. No podczepmy sobie. Widzowie, dziś testujemy. Testujemy. Może Fiata Gri... Nie wiem, wezmę Fiata Grice, nie? Fiata Grice mam jeszcze od... Od najcięższych prac moich jest moja Fiata Grica, pamiętajcie, nie? Mam jeszcze takie coś właśnie, co się nazywa Fiata Grica. Więc dobra, teraz widzowie tak. Rozmiar beli 150 cm wystarczy. Takich wielkich na 180 robił nie będę, bo po co? I sobie tam pojedziemy, nie? Na poletko i sobie tam ładnie poprasujemy teraz, nie? Sianko. Myślę, że tą łąkę bym pierwszą może zrobił. A my nie, widzowie, nie tą. Nie no, tą myślę, ta by była. Taki fajny obrotomierz to ma w ogóle. Ciekawy taki.
Nie, ja myślę, że ta łąka by widzowie była, jaką to ma prędkość roboczą, widzowie. Ja muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć, jaki bieg wrzucić. 17 na godzinę. Nie, może tak. Nie, właśnie chyba. No dobra, z automatycznym zrzutem, bo się tak przyzwyczaiłem. I pyk. No idzie jak. A to jak rakieta leci, nie? To nie, nie ma co zmieniać ciągników. Niby ten zestaw, to Jezus, te przewody. Jak to wygląda? Patrzcie, to tak. Ale to jest ważne, że daje radę, nie? Nie musi to realistycznie wyglądać. Słuchajcie, mój gameplay. W moim gameplayie nie chodzi o to, żeby był realistyczny, tylko żeby był praktyczny w tej grze, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Żeby praktycznie to działało, nie? Żeby to działało, nie? Mam nadzieję, że każdy rozumie jakby zamysł cały tego wszystkiego, jakby o co mi tu mniej więcej może chodzić. O, dobra, czekajcie, bo tu jest pewna praca będzie. Pierwsza belka. Ja mogłem 180 ustawić. No ja, dobra, takie będą, myślę. No to będą pierwsze takie bele, bo wszystkie inne to mam po te mniejsze właśnie, 125, a tu będę miał pierwsze te średnie właśnie teraz będę miał. Ale mój obrot, ale obroty. Ale mi obroty lecą, widzicie to? Jak tu obrotom już przyspiesza, a ja biegam i mieszam. Ja jedyne jak biegi zmieniam to między wstecznym i przodem tak naprawdę, więc nic takiego tu nie ma, że mieszam i znowu. Czemu ja jadę 15, a nie 17, jak to. Aha, bo mam 1S. Mam 1S-kę wbitą, a powinienem mieć 2S-kę. To ilu się rozpędza na 2S? No 2S na trójce, pojadę 14, 15, 16, a będzie 17. Dobra, czwórkę wbiję. Pod górkę to raczej tyle tam nie osiągnę. Więc raczej tu czwóreczkę bije. Dobra, widzowie. Tak, ja myślę, że tak będę jechał właśnie. Ja tu oczywiście no, potem to dozbieram wszystko poza odcinkiem. Oczekajcie. Ja tutaj to pole tylko zrobię w tym odcinku. O Jezus. Trawa tam była. Resztę zbierałam już tak wiadomo sobie sam poza tymże filmem, poza tymże odcinkiem, wiadomo o co mi chodzi. A więc dziś w tym tygodniu taki nietypowo robię, ale wiecie no. Tak się poukładało, że tak chciałem jakoś sobie ponagrywać więcej filmów z tej serii. No to widzowie. Jeszcze fajnie by było, jakby ktoś zrobił. Widzowie, fajnie by było jeszcze sobie było, jakby ktoś zrobił na konsolę 1934. No Lizard, jako Lizard oczywiście. No może być, ale żeby był fajnie, nie? Kurde, ale by to było wtedy. Tak, no. Tak, o kurde. Fajne by to było nawet. Ty, które ja belki mam? No te większe, dobra. No te średnie, czyli 150 cm, bo są najmniejsze to 125, średnie to 150, a największe to te 180. Ja mam te średnie właśnie tu ustawione. A chociaż te największe by też mogły być chyba, nie? Dobra, widzowie,
odcinek można zakończyć tym pięknym widokiem. Ja już się, widzowie, z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Co, i do następnych odcinków. Cześć.